Szczęść Boże, siostry i bracia. Chciałem was zaprosić na krótką zapowiedź cyklu, który być może powstanie, jeżeli będzie nim duże zainteresowanie. Byłby to cykl o Antychryście. Swoiste orędzie Antychrysta. Dlatego jeżeli byście chcieli, aby powstał, to dajcie znać w komentarzach. Też możecie kliknąć parę łapek w górę. A teraz posłuchajcie zapowiedzi. Był w owym czasie pośród nielicznych wierzących spirytualistów pewien człowiek niezwykły. Wielu nazywało go nadczłowiekiem. Równie daleki od dzieciństwa umysłu, jak i serca. Dzięki swojej genialności już w wieku 33 lat zasłynął on szeroko jako wielki myśliciel, pisarz i działacz społeczny. Doświadczając w sobie samym ogromnej siły ducha, był niezmiennie przekonanym spirytualistą, a jasny umysł ukazywał mu zawsze prawdę, w którą należy wierzyć. Dobro, Boga, Mesjasza. I wierzył w to, ale kochał tylko siebie samego. Wierzył w Boga, ale w głębi duszy, mimo woli i instynktownie, dawał pierwszeństwo przed nim sobie. Wierzył w dobro, ale wszechwidzące oko wieczności wiedziało, że człowiek ten pokłoni się złej mocy, skoro ona spróbuje go tylko przekupić, nie ułudą uczuć i niskich namiętności, nawet nie subtelną przynętą władzy, lecz jedynie poprzez bezgraniczną miłość własną. Zresztą ta miłość własna nie była ani nieświadomym odruchem, ani szaleńczym uroszczeniem. Poza wyjątkową genialnością, urodą i szlachetnością, również najwyższe znamiona wstrzemięźliwości i bezinteresowności i czynnej filantropii dostatecznie usprawiedliwiały, jak się zdawało, ogromną miłość własną tego wielkiego spirytualisty, ascety i filantropa. I czy można go winić za to, że tak hojnie bożymi darami uposażony ujrzał w nich szczególne znaki wyjątkowej dla siebie przychylności z góry i widział w sobie kogoś drugiego po Bogu, jedynego w swoim rodzaju Syna Bożego?